Jesteśmy w miejscowości Gaj, właściwie centrum wsi, gdzie kiedyś była wieś licząca prawie 1000 osób. Gaj stary, Gaj nowy, szkoła po lewej stronie, po której właściwie nie ma żadnych śladów, jedynie doły wybrane, nawet fundamenty zostały wykopane i użyte jako materiał budowlany. Za nami z tyłu dawna strzelnica. 30 sierpnia 1943 roku banderowcy spędzali ludność polską z tej miejscowości, spędzali tutaj do szkoły i tutaj mordowano. Tych, których udało się schwycić, zapędzić. Wielu mieszkańców, widząc niebezpieczeństwo, uciekało na pola, gdzieś pod miedzę, próbowali się schronić w jakieś krzaki, zarośla, wysokie trawy i tam ich dosięgła śmierć. Wiemy, że zginęło około 600 osób. Natomiast tutaj udało się ekshumować na początku września co najmniej 80 osób. Sądziliśmy, że tutaj będzie znacznie więcej. Okazało się, że w środku mogiły miejscowa ludność, no niektórzy źli ludzie, rozkopywali tę mogiłę, przywozili śmieci, zakopywali śmieci. Także to miejsce można było zauważyć, że z jednej strony stał krzyż postawiony przez duchownego prawosławnego z Kaszówki, ojca Piotra, że tutaj co roku przychodzili się, modlili, ale z drugiej strony jacyś źli ludzie urządzili sobie wysypisko śmieci. Także Bogu dzięki i staraniem archeologów polskich i ukraińskich udało się ekshumować i dzisiaj za chwilę będziemy grzebać tych, których żeśmy ekshumowali na cmentarzu w Sokulu. Gaj należał do parafii Sokul. Co mogę więcej powiedzieć? Jestem bardzo wdzięczny ojcu Piotrowi, że przyjechał tutaj, że jest nowy krzyż, tak jak obiecał. Sam powiedział, postawimy tutaj nowy krzyż, że jest już krzyż na tych polskich mogiłkach, jak oni nazywają, niecały kilometr stąd, w lesie, gdzie na początku września 1943 roku dobrzy sąsiedzi, Ukraińcy z Kaszówki, z Arsanowicz, zbierali te ciała, wieźli tam na ten cmentarzyk, tam zakopywali. Także chcemy w przyszłości tamten cmentarz urządzić, wykarczować, uporządkować, oczyścić, postawić jeszcze krzyże, ogrodzić słupkami, żerdziami, żeby było to miejsce odróżniało się, żeby to było po prostu cmentarz, miejsce pamięci, miejsce szacunku dla tych, którzy tam leżą. W większości tych, których ekshumowaliśmy, to są ludzie młodzi. To jest dzieci i młodzież. W większości, 2/3 to jest dzieci, młodzież, kobiety, młode kobiety w wieku 18-30 lat. Bardzo mało ludzi dorosłych, starszych, w średnim wieku i zaledwie 2 osoby w wieku około 70 lat. Także ta wieś była taka rozwojowa, można powiedzieć, taka też mocna genetycznie. Na przykład w ogóle żadnej próchnicy, żadnych ubytków w kościach, na przykład spowodowanych gruźlicą. Młodzi, silni ludzie, którzy tutaj zginęli. Nie najzbawi nas od lukawa, go. Jak o Twoje jest carstwo, i siła, i sława Otca, i Syna, i Świętego Ducha, nyni i присно веки веку. Аминь. Слава Духи праведни, скончавшися, душа Твоє спасе упокоє, сохраняя в блаженної жизни, же о Тебе человеку любовь. Отче, покойше Твоя, Господи, где же все сети покоеваются? Спа, я jestem żoną Edwarda Walkiewicza. On się tu urodził w Gaju w 1925 roku. Jako 16-letni chłopiec został zabrany do Niemiec, a rodzina została całkiem wymordowana, cała, 36 osób z naszej rodziny. Pomiluj nas, Boże, po wielkiej miłości Twojej molim Cię, usłyszy i pomiluj. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Proszę Państwa, to było w poniedziałek do dnia.
to już te takie były dni niespokojne. Ludzie tak już czuwali po prostu, bo bali się, że po prostu, żeby na tego napadu, nie? I mój teść rano do dnia poszedł na wieść suchołozy, czy jak to tak, po sól, bo zbrakło im soli. A stryjek, co zaraz po sąsiedzku mieszkali, nazywał się Józef Walkiewicz, rano wstał, do dnia, bardzo do dnia jeszcze rozwidniało się. Chciał i wyszedł zobaczyć, jak co. To cała banda już otoczona była, Gaj, miejscowość otoczona, banda ukraińska już akurat szła. I on nie zdążył już wrócić do domu, tylko okropnie krzyknął tam na rodzinę, żeby ubierajcie, uciekajcie gdzieś, kto może. A on wyskoczył tak za stodołę zaraz i schował się pod takie zgrabki. I leżał tam o godzinie 9, w okropny sposób mordowali. I on był naocznym świadkiem, jak zamordowali jego żonę. Powiedz, jak stryjeku powiadał. Ona wyszła rano, słyszała ten krzyk męża. On leżał pod tymi zgrabkami, wyprowadzili jego żonę za stodołę, bo on to za stodołą. Leżał. I na jego oczach obrżnieli jej piersi, w koło pępka wyciągnęli jej tak, tak do zachodu słońca ona konała i prosiła, krzyczała, że ratunku, pomocy, zabijcie mnie, wszystko. On nie mógł nawet wstać, bo go sparaliżowało. Po tym wszystkim, jak już przyleciał jego pies, odgrzebał go, dotąd go szarpał, że ten wstał, no i wykopał dół, pochował tą żonę i tak się błąkał, po Gaju, po Suchołozie, u nas był w domu. Bo rodzice mieszkali w Suchołozie, Rękawik, Józef, Julianna. Dwóch braci moich, Jan i Wiesław, zostali zamordowani, małe dzieci. I siostra tylko się ocalała, Bronisława. I ojciec wyleciał, wyszedł rano w Suchołozie, wyszedł rano ze stodoły, zobaczył, a Ukraińcy wszystko lecieli do wioski. To tylko krzyknął, krzyknął, że uciekajmy. Wszyscy uciekli, także tylko, no nikt nie został w domu, ale po drodze dzieci wróciły do domu i w nocy, a nad ranem gdzieś tam w dzień ich po prostu znaleźli i zamordowali Ukraińcy. Także tego wszystkiego, co opowiadali rodzice, bardzo dużo. Ja to opisałam, wysłałam dla pana Leona Popka. Sam, Господи, упокой душу усопших и убиенных рабів твоїх, отець і матері, дітей погибших, місце світлі, місце злачні, місце покойні, отню дуже от Боже болезні, печаль і воздихання, всякої согрешення содіяної імі, ділом, словом или помишленням, яко благий чоловіко любить Бог, прості, яко неж чоловік, і же жив буде, і не согрешит. Ти бо єсі єдин, токмо без гріха, правда Твоя, правда вовеки, і Слово Твоє істина, яко Ти єсі воскресіння, живот і покой, убієних рабів Твоїх, Христе Боже наш, і Тебе славу висилаєм, собізначальним Твоїм Отцем, Пресвятим Благим, Животворящим Твоїм Духом, нині і прісні вовеки віков. No, а стриєк, ще вспомнę до того стрийка, no то он лежав там до вечора, так як мовіла, під тими зграбками, później вечір tam się wyczołgał, wziął sobie bochenę chleba i poszedł, bo to tak Ukraińcy nie zwozili zboża. Tak, nie zwozili zboża. Stały w dziesiątkach. I na ukraińskich polach stały te dziesiątki zboża i na polski, bo oni bali się pożarów, że to jedno spalo. I on już poszedł na wioskę ukraińską, w pole się tam schował i w tej dziesiątce siedział od poniedziałku do piątku. Już mu tak nogi zdrętwiały, że już wola boska, bo już nie mógł się nawet poruszać. I zobaczył, że Ukraińcy uciekają z pola, orzą pole, zostawiają konie i uciekają. I on wtedy się podniósł i zrzucił koszulinę z siebie, zaczął machać, a to już jechała polska partyzantka. I pojechali właśnie tutaj, ona tę szczelnicę tą właśnie, i tu spotkał swoją córkę, która była piłą przecięta na pół, bo on poznał ją po warkoczach, ale to od poniedziałku do piątku to już ciało tak się rozniosło strasznie.
To on mi opowiadał, jak on strasznie przeżył, to tragedia. To jestem naocznym świadkiem i mówię to tak naprawdę. Sława Tobie, Chryste Boże nasz, upowanie nasze, sława Tobie. Sława Otcu i Synu i Świętemu Duchu, i nyni i присно, во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. В 70-ю рочницу śmierci naszych bliskich mieliśmy możliwość, za co jesteśmy bardzo wdzięczni tym panu Leonowi Popkowi, za możliwość po prostu zorganizowania tego wyjazdu i odwiedzenia grobów naszych najbliższych. Są to nasze tereny rodzinne, no, jesteśmy tutaj pierwszy raz, tak. I no, jest to naprawdę wielkie przeżycie dla nas, a przede wszystkim no, możliwość odwiedzenia grobów naszych zmarłych, bo tutaj w pobliżu wszyscy mieszkali, niemniej tutaj no, znaleźli swoje miejsce spoczynku, przy czym no niestety no, losy rodziny są takie, że nie, w tej chwili nawet nie potrafimy zidentyfikować wszystkich członków rodziny w tym miejsc ich pochówku. I właśnie tutaj dzięki no, tego typu inicjatywie i no jest możliwość po prostu zweryfikowania tego, gdzie ci ludzie zostali pochowani i odnalezienia tych miejsc na ich ostatniego spoczynku. Niemniej, no nie są to wszyscy mieszkańcy miejscowości i też no, my też mamy świadomość, że no, nasi bliscy i mieszkańcy Gaju i Starego Gaju spoczywają gdzieś tutaj jeszcze na tym terenie suchej łozy, tak, także jest to naprawdę dla nas takie przeżycie. Bo po 70 latach no, mamy możliwość przyjechania tutaj i odwiedzenia naszych takich rodzinnych stron i miejsca pochówku naszych zmarłych. Drodzy друзі, wasz naród i nasz naród przeżył straszną tragedię. Zetknęły się dwie siły zła, Hitler, Stalin, i między tymi siłami ginęły miliony ludzi. От. І тут наші батьки, і ваші батьки, і наші діди, прадіди загинули. І ми всім жаліємо всіх, шкодуємо всіх. І молимося за всіх них, за вас і за наших батьків. І просимо Бога, щоб більше такого не повторилося. Спасі Бог вас всіх. Дякуємо. Шановні наші друзі, звичайно, дуже тяжка хвилина така наступила в цьому лісі красивому, в цій гарній природі. І не можна навіть очам повірити, що тут такі відбувалися жахливі події. Але, знаєте, все підладне часові. І як би там не сталося, це була історія. І ми мусимо один другому простити, один другому пробачити. Тому що, звичайно, це такі події, це ганьба, це ніхто не заперечує. І соромно навіть нам сьогодні, можливо, і вам трошки з вашої сторони, і нам негарно, і душа болить. І знаєте, ну, не можна передати словами тої скорботи, тої болі, тої печалі, яка є. Але ми повинні один другого любити, поважати. І хай завжди буде на нашій землі тільки мир. І між народами нашими буде тільки мир, добро і злагода. Всього вам найкращого. Dzień powtórnego pogrzebu ofiar kolonii w Gajach. Mszę świętą wspólnie sprawujemy za wszystkich pomordowanych w tej miejscowości. Na сьогоднішню подію до нас прибули консул Республіки Польща в місті Луцьку Беата Бживче, секретар Ради охорони пам'яті боротьби та мучеництва професор Анджей Кунер, заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Корелюк Олександр Іванович,
голова Рожищенської районної державної адміністрації Масало Володимир Миколайович, краєзнавець Леон Попек, член родини і загиблих, які були поховані в селі Кахашівка, члени родини померлих з Республіки Польща, представники засобів масової інформації. Подія нас сьогодні зібрала, але Всевишній от послав світлий і погожий день. Напевне, такою ж світлою має бути пам'ять за убієнними в ті непрості трагічні роки. Її величність, високоповажність, пам'ять, висока і свята, пам'ять, яка зобов'язує, яка укріпляє, яка веде усіх нас життєвими дорогами. Ми сьогодні у скорботі схилили голови, молитва, українці, поляки. Сьогодні Сокіл, вчора була Охнівка, завтра Запілля. Ми єдині в пошануванні пам'яті усіх полеглих в ті непрості роки. Десь було так чомусь в нашій історії, що незгодами, непорозуміннями завжди користувався хтось третій. Ми не маємо права, ми сучасники, цього допустити. Для нас дуже важлива позиція, виважена позиція польської влади. Підтримка, розуміння, спільні дії, спільні молитви. Це найважливіше, це обнадіює. І знаєте, той цілющий бальзам і порозуміння, і прощення, про який говорив Іван Павло ІІ, він уже в наших душах, уже сьогодні. Нехай ось ця світла пам'ять завжди залишається у наших серцях. Вічна пам'ять полегла. Modlitwa, chrześcijański pogrzeb, krzyż na mogile, ocalenie nazwisk i imion jest dopełnieniem obowiązku żywych wobec zmarłych. My staramy się to dzisiaj czynić, spóźnieni o 70 lat, ale zgodnie, tak jak tutaj stoimy, Ukraińcy i Polacy. Ktoś może zapytać, dlaczego? Dlatego, że oni mają prawo do naszej pełnej pamięci, do naszej modlitwy, do znaku krzyża na mogile. Im się to należy. Również tym, co nadal spoczywają w bezimiennych i nieznanych mogiłach, w Gaju, Suchej Łozie, Skalenicy i wielu innych nieistniejących już miejscowościach. W tej grupie kilkuset osób, które wczesnym rankiem 30 sierpnia 1943 roku poniosły śmierć, byli również nasi bliscy z rodzin, wymienię niektórych, z rodziny Ferszt, Zagożdżon, Wąsik, Babula, Woźniak, Kasica, Konecki, Banasik, Mucha, Uchacz, Rutka, Guza, Majewski, Fila, Rybka, Izert, Greguła, Lis, Ramza, Zieliński, Szajduk, Pawelec, Popek i inni. Z mojej rodziny zginął wtedy mój dziadek Mikołaj Popek, miał lat 52. Moje ciocie, a jego córki. Kazimiera lat 18, Marianna lat 20, Zofia lat 21, Helena lat 22, z synkiem Antosiem, który miał 9 miesięcy. W sposób szczególny chciałem podziękować panu Michałowi Potockiemu. Panie Michale, bardzo proszę, tutaj ja
pan Michał pochodzi z Arsenowicz. Jego rodzice 70 lat temu ukrywali, żywili moją babcię Franciszkę Popę. Wiem, że nie ma wspanialszego czynu nad to, gdy człowiek ratuje życie drugiego człowieka, gdy jemu grozi śmierć. Ze szczerego serca panu dziękuję. Są takie chwile, że człowiek nie jest w stanie w słowach wyrazić tego gestu. Moja rodzina jest zobowiązana. Bardzo panu dziękujemy. Potocki Michał Abramowicz. Żyło Arsenowicz. To tam ta babuszka. Ona zawsze tego przyjeżdżała do nas. I tego przyjeżdżała, ona była znakoma. My nawet jeździli туда, ja z matką i tam brat, na Вишні jeździli. Вони трошки, ну сказати, бідновато жили. І вони як звідти втекли з Гаю, то йшли сюди, на Новіщину. На ліс йшли? На ліс. І йшла сестра старша її. І того. І Францишка. І дівчина теж сестра була. Їй 2 роки було, малаше. Маленькі діти. Ну, ця осталася, ззаду йшла. Що то осталось? Вона тільки побачила, що, що на її сестру замірились бити. Ви там не знають, чим вони мали. Вона не, вже не роздивилася, тільки назад. Назад. Вона, а те, як вона назад, там ще йшло, ще двох жінка і поляк. І вона сказала, що там вбивають. І вони ті вернулись, а вона до нас. Бо вона приїжджала завжди. І приїде тим конем, то ми запрягали свою пару молоти чи роботерню дерти. То вона добре знала нас. І вона прийшла. І вона сховала, боялася йти до хати. Сховалася на вишках. На горищі. На горищі. І того. Але як мати пішла по хлів. Несла їсти. По, ні, не їсти. Так, і там була осипка, вона стала набирати. То вона подивилася, що то, ну, що мати, жінка, що ніхто там не чужий. Де вона озвалася? Ну, як озвалась, і приходить до хати, каже, що є. Є поляк. Є полячка ця. Треба їсти знайти. Де я пішов теж. Бо, а вона вже приглашала її на ніч до хати. І вони все одно вона не схотіла. Боялася, бо до нас ходили. Люди такі, ну, чужі. Бо там був той. Що? Батько багатий був, були жорна, млин був. Млин. Віялка була, то ходили чужі люди. Ну то вона боялася, вона там, то знайшли, то вона розказувала, як було. Що каже, я осталася взаду. Каже, як замірились. Я тільки побачила, що замірився на сестру. А сестра несла дитину. То я не назад хода втікати, то вони не доганяли її. А вона до нас прийшла, і там було. Ну все переночували, все затихло. Вона була
Ну, дівчина, так років 20, красива даже, бо та старша то не така була. То, ну, тут старшої нема, то вбили, то й дитину вбили. Amen. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszych braci i nasze siostry. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ulej serce otwarte każdemu, a osobliwie nędzą strapionemu. A ojciec na polu ubi. Naród chcieli zostawić głowy, bośmy mieli urać pod żyto. No. Ja tam kiwałem na ojca, to bo ja wiem, tam z pół kilometra. A ojciec to patrzył na tych wiwach i stał. Później za parę minut strzał tam było słychać. I więcej nic, no. I matka na pewno się schowała w ten ubin, przy tym cmentarzu. I tam na pewno z tą wnuczką zginęli. A jego żona z takim chłopcem rocznym spała tam w stodole. Ta Ukrainka, Ukrainiec mieszkał tam. On był w 1939 roku, bo poszedł rozbrajać wojska polskiego i tam no, żołnierz przebił go magnetem. I ona z synem tam była i z dwoma córkami. I tam do niej dwie sąsiadki przyszły z dziećmi, spały. No i tam ich wszystkich w tej stodole pozabijali i tego koło stodoły. Taki był kwadratowy, tak, 2 metry na 2, tak. On chciał koniecznie zobaczyć, czy to żona jego tak zabita. Ale nie było czym kopać. Myśleliśmy, że tam jakaś łopata w kuchni, w tym mieszkaniu, ale było zamknięte. Tego, na taki hak i przynieśliśmy.
tam takiego z podwórka, pniaka, drążka, wyważyliśmy też, wywaliliśmy te drzwi, ale żadnego spadla nie było, tylko wzięliśmy łopatę od chleba, co taka na takim długim kiju, co chleb do tego, do pieca tam. Ale tam nie dało się. W jednego zaczęliśmy, tylko on zaczął kopać. Oni wszyscy byli zabici tą kołdrą, tą spali.